Wirtualna rzeczywistość szturmem zaczęła podbijać współczesny świat. Obecnie wirtualny spacer to jedno z najpopularniejszych narzędzi promocyjnych, które znajduje uniwersalne zastosowanie w promowaniu różnego typu firm, inwestycji, obiektów i miejsc. To technologia jutra, która pozwala odkryć każdy najmniejszy szczegół prezentowanej nieruchomości, tak jakbyście naprawdę tam byli. Dzięki obrazom o wysokiej rozdzielczości jest obecnie najbardziej realistycznymi wirtualnymi wycieczkami na rynku sprzedaży, wynajmu oraz promocji nieruchomości na świecie. Wirtualne spacery 3D wcale nie muszą być kojarzone tylko i wyłącznie z branżą usługowo-handlową. To innowacyjne rozwiązanie jest obecnie skutecznie stosowane także w przypadku kościołów oraz innych obiektów kultu religijnego. Wirtualne spacery po kościołach i innych obiektach sakralnych cieszą się sporą popularnością, zarówno wśród miejscowych wiernych, jak i osób z całej Polski, a nawet z zagranicy. Odpowiednio zrealizowana prezentacja tego typu może być doskonałym uzupełnieniem wszelkiego rodzaju wyrazów kultu religijnego, a ponadto być bardzo atrakcyjna dla osób, które interesują się sztuką czy też architekturą sakralną. Wiele świątyń na terenie całej Polski to prawdziwe perły pod względem architektury czy też zgromadzonych w ich wnętrzach dzieł sztuki sakralnej. W szczególności w przypadku tych właśnie kościołów, cerkwi czy też innych miejsc kultu religijnego wirtualny spacer może być niesamowicie popularny wśród internautów z całego kraju, którzy bez potrzeby przemierzania wielu kilometrów mogą w zaciszu własnego domu podziwiać piękno konkretnej świątyni. Z pewnością walory świątyń ujęte w takiej prezentacji docenią zarówno eksperci oraz koneserzy sztuki, jak i osoby nie będące specjalistami, ale obdarzone wysoką wrażliwością na piękno. Z wirtualnych spacerów po kościołach wyjątkowo chętnie korzystają narzeczeni, którzy w najbliższej przyszłości planują romantyczną ceremonię zaślubin. Jeżeli przyszli nowożeńcy poszukują świątyni w miejscu turystycznym bądź też wymarzyła im się inna lokalizacja stosunkowo odległa do ich miejsca zamieszkania, za pomocą takiej prezentacji online wnętrza danego kościoła mogą oni obejrzeć go od środka bez konieczności odbywania dalekich podróży. Po zapoznaniu się z wirtualnym spacerem 3D po interesujących ich kościołach narzeczeni mogą osobiście wybrać się tylko do tych świątyń, których wnętrza najbardziej ich urzekły. Wirtualne spacery 3D po historycznych świątyniach w całej Polsce mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez nauczycieli i katechetów podczas lekcji. Dzięki takim prezentacjom dzieci i młodzież mogą odbyć w ramach nauki szkolnej bądź katechezy wirtualną podróż do miejsc, które posiadają szczególne walory edukacyjne. Taki wirtualny spacer może pełnić rolę swego rodzaju zamiennika wycieczki szkolnej, która wiąże się ze sporymi nakładami pieniężnymi oraz wymaga wiele czasu. Tymczasem oglądanie wnętrza kościoła bądź bazyliki na lekcjach religii, plastyki bądź historii jest dla uczniów bardzo wygodne i nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami. Wśród wiernych różnych wyznań istnieją spore grupy osób, które z różnych przyczyn nie mogą regularnie uczestniczyć w obrzędach religijnych. Należą do nich przede wszystkim seniorzy oraz osoby niepełnosprawne i obłożnie chore. Dla takich osób możliwość obejrzenia wirtualnego spaceru 3D po danej świątyni będzie z pewnością bardzo cenna, gdyż da im namiastkę panującej w niej podniosłej atmosfery. Zapraszamy! Zespół wirtualne-spacery.pl. Do zobaczenia!